Witam Państwa na konferencji prasowej poświęconej suplementom diety z udziałem prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego i dyrektora delegatury Przemysława Szychczyka. Oddaję głos panu prezesowi. Witamy Państwa bardzo serdecznie i witamy na jednej z najważniejszych tegorocznych kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Kontroli, w ramach której przebadaliśmy rynek suplementów diety w Polsce. Rynek, na którym wartość tego rynku jest kilka miliardów złotych. Rynek, w ramach którego 90% Polaków każdego roku korzysta z różnych suplementów diety. I oczywiście dzisiaj odpowiemy Państwu na pytanie, jak ten rynek wygląda, czy korzystanie z suplementów diety służy zdrowiu Polaków. I pokażemy także Państwu, jak suplementy diety w Polsce są dopuszczane do sprzedaży, jak są nadzorowane i niestety powiemy także Państwu o tym, że oprócz rzetelnych, uczciwych firm, które wprowadzają na rynek suplementy diety, które rzeczywiście uzupełniają dietę Polaków, są także takie, które na rynek wprowadzały substancje i to już w tym momencie możemy powiedzieć, substancje szkodliwe dla zdrowia, substancje, które zawierały bakterie chorobotwórcze, substancje, które zawierały pochodne narkotyków działające właśnie dokładnie jak narkotyki. Okazuje się, że funkcjonowanie tego rynku w Polsce jest daleko niedoskonałe i często niestety Polacy zażywają substancje, które nie służą ich zdrowiu, nie służą uzupełnieniu diety, a wręcz przeciwnie, to zdrowie mogą pogorszyć, czy wręcz mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale także dla życia. Ale zacznijmy od tego, czym w ogóle jest suplement diety, a czym nie jest. Reguluje to ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia, która suplement diety określa nie jako produkt leczniczy, tylko jako produkt, który jest złożony z substancji odżywczych i traktowany jest jako uzupełnienie normalnej żywności. Jest to skoncentrowane źródło witamin, minerałów, innych substancji i produkt ten jest wytworzony i wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, czyli tabletek, kapsułek, proszku lub płynu. Suplement diety nie jest lekiem, więc nie może leczyć. Jego charakterem, jego rolą jest uzupełnienie niezbilansowanej diety, czyli ma charakter leczniczy, nie ma charakteru leczniczego, a ma funkcję odżywczą. I bardzo istotną rzeczą jest także to, że w związku z tym, że jest to produkt leczniczy, nie jest to produkt leczniczy, to nie jest zatwierdzany przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, tylko nadzór nad wprowadzaniem go do obrotu ma inspekcja sanitarna. Uwarunkowania związane z tym rynkiem. Niestety dzisiaj w Polsce zaciera się granica pomiędzy koniecznością zażywania suplementów diety a ich stosowaniem bez żadnego uzasadnienia. Istotne jest, iż suplement diety, i to będziemy zawsze przypominać, jego stosowanie ma służyć zmniejszeniu ryzyka niedoboru składników odżywczych w organizmie, kiedy niemożliwe jest zapewnienie diety pokrywającej wszelkie potrzeby żywieniowe. Jednak uzupełnienie diety winno być poprzedzone analizą określającą nawyki żywieniowe, ogólny stan człowieka, przeciwwskazania zdrowotne co do zażywania ewentualnie suplementów diety, a także uwzględnić przebyte choroby, zażywane leki, stosowane terapię. Niestety przy aktualnym funkcjonowaniu rynku suplementów diety w Polsce, gdzie jesteśmy poddani wszechobecnej reklamie, będziemy jeszcze o tym mówić, reklama ta, charakter, sposób sprzedaży suplementów diety, tych wszystkich czynników de facto nie uwzględnia. Czy mówimy o istotnym problemie? Proszę Państwa, wartość rynku suplementów diety dzisiaj w Polsce to jest prawie 4 miliardy złotych. Według Komisji Europejskiej w latach 1997-2005
tylko w tych latach rynek suplementów diety wzrósł w Polsce o 220% i to był najwyższy wzrost ze wszystkich państw Unii Europejskiej. My rokrocznie mamy wzrosty prawie 10-procentowe tego rynku i powtórzę jeszcze raz. Polacy ze wszystkich narodów, państw członkowskich Unii Europejskiej są tym rynkiem zbytu dla suplementów diety, gdzie wartość ich sprzedaży rośnie najmocniej. Mówiąc inaczej, jesteśmy najbardziej podatni na reklamę i działamy w największym zaufaniu do tych treści, które przekonują nas, że suplementy diety są remedium na całe zło i że ich zażywanie jest w stanie w sposób radykalny poprawić nasz stan zdrowia. Dlatego mówimy o niezwykle istotnym problemie. Jak to wygląda w liczbach? W 2015 roku Polacy zakupili 190 milionów opakowań suplementów diety. Jedno opakowanie to oczywiście duża ilość tabletek, płynu czy innych dozowanych substancji. My mówimy o 190 milionach opakowań, które były sprzedane rocznie w Polsce. Statystyczny Polak, uwzględniając noworodki, kupuje 6 opakowań suplementów diety rocznie i wydaje na nie około 100 zł. Średnia wartość jednego opakowania suplementu diety w Polsce to około 16 zł. Co było przedmiotem i celem kontroli NIK-u? Kontrolę tą przeprowadziła delegatura łódzka. W tym miejscu jej bardzo serdecznie dziękuję za to, jak istotnego zagadnienia dotknęła. W sposób szczególny przyglądaliśmy się, jak działają organy państwa związane z tym obszarem, te, które powinny nadzorować, monitorować funkcjonowanie rynku suplementów diety. W sposób szczególny ocenialiśmy, czy działania tych organów podejmowane są zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa w Polsce, ale także, czy te przepisy są wystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa Polek i Polaków, którzy suplementy diety zażywają. Analizie poddaliśmy oczywiście także obowiązujące przepisy prawa i praktykę działania organów publicznych, które w tym obszarze mają swoje kompetencje i uprawnienia. A mówimy dzisiaj o rynku, który w liczbach bezwzględnych już mówiłem, jak się rozwija, ale zwróćcie Państwo uwagę, jak ten rynek rozwija się także pod względem substancji rokrocznie wprowadzanych na rynek. W 2007 roku, czyli 8 lat temu, łącznie zgłaszano do inspekcji sanitarnej chęć wprowadzenia na rynek 1460 substancji. W ubiegłym roku było to 7400 substancji. Zwróćcie Państwo uwagę, o jakim skokowym wzroście mówimy. Od 1400 do 7400 substancji rokrocznie deklarowanych przez firmy jako tych, które mają być wprowadzone na rynek Polski. To także pokazuje skalę zjawiska. Dzisiaj na rynku oficjalnie zgłoszonych do sprzedaży do głównego inspektora sanitarnego jest 30 tysięcy produktów zgłoszonych jako suplementy diety. Czy Polacy są poddani takiemu silnemu oddziaływaniu, przekonywaniu, wpływowi reklamowemu na to, żeby z suplementów diety korzystali? Według danych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w danych porównawczych roku 1997 do 2015 liczba reklam z sektora produktów zdrowotnych i suplementów diety wzrosła 20-krotnie. W roku 97 przekazy handlowe produktów zdrowotnych, w tym suplementów diety, leków, to były niecałe 5% rynku reklamowego. W 2015 roku to jest 1/4 rynku reklamowego. To jest odpowiedź na pytanie, dlaczego tak radykalnie zwiększa się ilość kupowanych i zażywanych przez Polaków suplementów diety. No i przechodzimy do najważniejszej części, czyli do oceny kontrolowanej przez nas działalności. Najwyższa Izba Kontroli w oparciu o przeprowadzoną kontrolę i fakty, które w toku kontroli ujawniliśmy, stwierdza, że w Polsce nie jest zapewniony właściwy poziom bezpieczeństwa suplementów diety.
Organy państwowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo stosowania tych produktów w naszej ocenie nierzetelnie realizowały zadania związane z wprowadzaniem ich po raz pierwszy do obrotu. Nieskuteczny był także nadzór nad jakością zdrowotną suplementów diety. No i także nieskutecznie prowadzono politykę edukacyjną, żywieniową dotyczącą tych produktów. No i w związku z tym te działania nie zapewniały odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa stosowania suplementów diety przez Polki i Polaków, zarówno w zakresie przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie, mówimy o wprowadzaniu do obrotu i później nadzorze nad sprzedażą tych produktów, także rynkiem reklamowym, a także praktyką działania organów państwowych, które za tą sferę odpowiadają. Dzisiaj możemy Państwu powiedzieć, że Polacy często traktują suplementy diety jako panaceum na całe zło, a ponad 50% Polaków, jak pokazują badania pracowni badań opinii społecznej, uważa, że suplementy diety są nadzorowane, ich sprzedaż, dystrybucja w identyczny sposób jak leki. Zaraz Państwo to zobaczycie. Zdecydowana większość Polaków myli suplementy diety albo z witaminami, albo z minerałami, a nie jako z substancją, która ma uzupełniać braki występujące w diecie, z której Polacy korzystają. Jakie są zasady? Bo powiedzieliśmy, że dzisiaj ten nadzór nad wprowadzaniem suplementów diety na rynek nie jest w naszej ocenie niewłaściwy. Jakie są zasady wprowadzania suplementu diety na rynek? W obecnym stanie prawnym każdy, podkreślam, każdy może wprowadzić suplement na rynek, deklarując jedynie jego skład organom sanitarnym w drodze tzw. notyfikacji. Teoretycznie istnieje szansa, mówię to ze smutkiem, teoretycznie istnieje szansa, że produkt, który trafia na rynek, zostanie zbadany, jednak w praktyce skala rynku przekracza aktualne możliwości kontrolne inspekcji sanitarnej. Kontrole, które prowadzi inspekcja, dotyczą zaledwie części rynku, a same postępowania trwają nierzadko kilka lat. Co to w praktyce oznacza? Przedsiębiorca zgłasza inspekcji sanitarnej, że chce wprowadzić daną substancję jako suplement diety na rynek. Proces rzeczywistego badania to często kilka lat. W ekstremalnych przypadkach mamy na przykład okresy, kiedy substancja, która funkcjonuje na rynku, jest sprzedawana. Przez 6 lat nie była na przykład poddana żadnym badaniom, czyli przez bardzo długi czas tego typu osoba, firma, która deklaruje sprzedaż takiego suplementu diety, rozprowadza go na rynku substancję, która nie jest poddana żadnym badaniom kontrolnym przez organy państwa, w tym wypadku inspekcję sanitarną, która odpowiada. To jest jej ustawowy obowiązek za sprawdzenie tej substancji, czy ona nie jest szkodliwa dla życia i zdrowia tych, którzy z niej korzystają. Podkreślić należy, że procedura jest taka, że osoba, podmiot, która chce wprowadzić substancję będącą suplementem diety na rynek, równolegle ze złożeniem powiadomienia do GIS-u może od razu tą substancję sprzedawać. Procedura weryfikacji powiadomienia, a nie ewentualne wszczęcie postępowania wyjaśniającego, nie wstrzymuje dystrybucji produktu. W 2016 roku po odliczeniu dni wolnych od pracy dziennie do weryfikacji do GUS-u przybywało około 30 powiadomień o wprowadzaniu nowych produktów do obrotu, a w trakcie trwania naszej kontroli w ubiegłym roku w inspekcji sanitarnej całością tych zagadnień zajmowało się 7 pracowników, którzy mieli sprawdzać wszystkie te substancje, weryfikować prawidłowość tych zgłoszeń przed wprowadzeniem na rynek substancji. Co szczegółowo nasza kontrola wykazała? Że wobec połowy ogólnej liczby powiadomień tylko z lat 2014-2016, w tym czasie takich powiadomień było około 6 tysięcy, w ogóle nie rozpoczęto procesu, w stosunku do 6 tysięcy powiadomień, nie rozpoczęto procesu weryfikacji, co oznacza, że nie podjęto nawet próby ustalenia, czy wprowadzane produkty są bezpieczne dla konsumentów. Nie oznacza to przy tym, że w odniesieniu do tych produktów, co do których rozpoczęto proces weryfikacji, podejmowane działania zapewniały konsumentom bezpieczeństwo. Sama decyzja
o rozpoczęciu procesu weryfikacji nie jest to sama z tym, że mamy już zweryfikowaną tą substancję co do jej składu właściwości podawanego przez producenta czy przez firmę wprowadzającą ją do sprzedaży. Dlaczego? Ponieważ średni czas trwania weryfikacji powiadomień wynosił 450 dni, maksymalnie w badanej przez nas próbie to było ponad 800 dni. Postępowania wyjaśniające z lat wcześniejszych, lat 2009-2010, trwały blisko 2300 dni, czyli ponad 6 lat dla substancji, a najdłuższy proces weryfikacji substancji ujawniony przez nas w toku kontroli to 3100 dni dla substancji, która w tym czasie cały czas była sprzedawana, czyli okres 8,5 roku. W czasie trwających postępowań niezweryfikowany produkt, tak jak wskazano w toku kontroli niejednokrotnie, produkt zawierający niedozwolone, szkodliwe dla zdrowia składniki może znajdować się w sprzedaży, w związku z tym oczywiście w ocenie NIK-u stan taki stwarza możliwość wystąpienia zagrożenia dla zdrowia, a czasami nawet życia pacjentów. Czy nie jesteśmy zbyt alarmistyczni w swojej diagnozie? Jaka jest praktyka bezpieczeństwa suplementów diety w Polsce? Kontrola NIK-u wykazała, że w sprzedaży, w tym w internetowej, ale także w aptekach, miejscach tradycyjnej sprzedaży leków, obok rzetelnych preparatów, podkreślam to bardzo mocno, jest w Polsce bardzo wiele firm, które wprowadzają do sprzedaży suplementy, diety, które mają dokładnie te właściwości, które producent podaje, dokładnie ten skład, który producent podaje, i jeżeli są prawidłowo zażywane, zgodnie ze wskazaniami opisanymi na etykiecie i zgodnie z brakami żywieniowymi u osoby, która z tego suplementu diety korzysta, to jest to sytuacja oczywiście z punktu widzenia takiej osoby poprawiająca niezbilansowaną dietę. Ale niestety oprócz tych produktów rzetelnych, oprócz tych rzetelnych producentów ujawniliśmy, że w sprzedaży znajdowały się preparaty, suplementy diety, które zawierały zafałszowane dane, czyli zawierały w swoim składzie substancje zakazane, na przykład z listy substancji psychoaktywnych, czyli stymulanty podobne strukturalnie do amfetaminy. Mówiąc wprost, na rynku mieliśmy suplementy diety, które działały jak narkotyki, wywoływały dokładnie taki sam stan. Zlecone przez Najwyższą Izbę Kontroli badania próbek suplementów diety pod kątem zgodności faktycznego składu suplementy diety ze składem umieszczonym na opakowaniu wykazywały często niewłaściwą ich jakość, a kwestionowane przez nas próbki nie wykazywały cech deklarowanych przez producentów. Zdarzały się także, i to mówię wprost, suplementy diety, które wprost szkodziły zdrowiu osobom je zażywającym. I tak, na 11 badanych przez nas prób, w 4 próbkach suplementów diety z grupy na przykład probiotyków, czyli w 1/3, stwierdzono obecność nieokreślonych w składzie suplementów diety szczepów drobnoustrojów. Również w 4 suplementach diety stwierdzono niższą niż deklarowano na przykład na opakowaniu, to były akurat substancje probiotyczne, liczbę bakterii probiotycznych. Co więcej, w 1 próbce wykryto zanieczyszczenie produktu poprzez obecność bakterii chorobotwórczych z grupy tzw. bakterii kałowych. To wprost stanowiło zagrożenie dla życia i zdrowia tych, którzy takie substancje by zażywali. Oczywiście w tej sprawie osobiście skierowałem natychmiast zawiadomienie do prokuratora generalnego i oczywiście informacje do inspekcji sanitarnej, czego następstwem było wstrzymanie sprzedaży tego produktu. W związku z tą sprawą, tak jak powiedziałem, po naszej interwencji główny inspektor sanitarny podjął działania zmierzające do wycofania skażonej partii produktu. Mówimy o produkcie zanieczyszczonym bakteriami kałowymi. Ale musicie Państwo wiedzieć, jak to funkcjonuje w praktyce. Do dnia 3 lutego 2017 roku z wprowadzonej do obrotu partii suplementu diety, tego zanieczyszczonego bakteriami kałowymi, wprowadzono do sprzedaży 165 tysięcy opakowań tego suplementu diety.
z ponad z tych 165 tysięcy opakowań, w których było 1 650 000 kapsułek tego suplementu diety, udało się wycofać z obrotu 16 tysięcy opakowań, czyli 160 tysięcy kapsułek, czyli 1,5 miliona tego produktu, tych kapsułek z tym suplementem diety zanieczyszczonym bakteriami chorobotwórczymi, bakteriami kołowymi, zostały te produkty sprzedane i najprawdopodobniej zażyte przez tych, którzy ten suplement diety zakupili. Tak jak powiedziałem, w tej sprawie skierowałem zawiadomienie do prokuratora generalnego. Prokuratura wszczęła postępowanie w tej sprawie w zakresie czynu polegającego na wprowadzeniu do obrotu zafałszowanego suplementu diety szkodliwego dla zdrowia i życia człowieka. Niestety trzeba podkreślić, że w wyniku badań, które zleciliśmy, a te badania zlecone przez NIK na nasz wniosek były prowadzone zarówno przez specjalną agencję odpowiadającą Narodowy Instytut Leków, jak także przez Łódzki Park Naukowo-Technologiczny. To były badania szczegółowo składu tych substancji zawartych w suplementach diety. Niestety w dużej części tych próbek stwierdzaliśmy, że skład podawany na opakowaniu suplementów diety nie jest to samy ze składem rzeczywistym. Co do bezpieczeństwa jeszcze tych, którzy te substancje zażywali. Powiedziałem już Państwu o bakteriach chorobotwórczych, ale chciałbym opowiedzieć o jeszcze jednym przypadku, o którym już wspomniałem, który w sposób szczególny nas bulwersuje i w którym uznajemy, że jesteśmy w obowiązku poinformować opinię publiczną. W grudniu, rok temu, w wyniku badań laboratoryjnych w trakcie trwania naszej kontroli, w jednym z suplementów diety z grupy tak zwanych spalaczy tłuszczu stwierdziliśmy na zafałszowanie tego produktu stymulantami podobnymi strukturalnie do amfetaminy. W wyniku naszej interwencji główny inspektor sanitarny zareagował w tej sprawie, ale dopiero po około 4 miesiącach. Podjęte już w trakcie kontroli NIK-u działania spowodowały wycofanie z rynku. Podawałem Państwu, jak praktyka wycofywania produktu wyglądała przy tej substancji zanieczyszczonej bakteriami kałowymi. W tym wypadku, po naszej interwencji w przypadku tego suplementu diety, w którym stwierdziliśmy substancje działające jak narkotyk, w wyniku naszej interwencji udało się wycofać 316 opakowań tego produktu, podczas gdy łącznie od momentu wprowadzenia go na rynek przez tą firmę, która odpowiadała za jego dystrybucję, sprzedano 10 tysięcy opakowań, czyli prawie 1 000 000 tabletek zawierających substancje narkotyczne i wywołujących takie działanie, powtarzam, sprzedawanych w Polsce jako suplement diety. Podkreślamy szczególną wagę tej sytuacji, ponieważ ten konkretny suplement obok niezadeklarowanej substancji o charakterze narkotykowym, narkotycznym, który nie powinien wchodzić w skład substancji spożywczej, zawierał jeszcze dodatkowo inne substancje niebezpieczne dla ludzi, chodzi o roślinę, zawierającą substancję psychoaktywną, czyli możemy mówić o wielokrotnie niekorzystnym działaniu. Chcielibyśmy także Państwu zwrócić uwagę na jeden rodzaj suplementów diety, tak zwane probiotyki. Dlaczego? Jest to niezwykle dynamicznie rozwijający się rynek i to rynek, w ramach którego duża część tych substancji probiotycznych jest kupowana dla dzieci. Rodzice często kupują probiotyki, kierując się chęcią poprawy zdrowia dzieci, najmłodszych. Dlatego tą grupę suplementów diety z grupy probiotyków poddaliśmy szczególnemu badaniu prowadzonemu przez Narodowy Instytut Leków. I co się okazało? Narodowy Instytut Leków w ramach swoich statutowych badań ocenił zawartość żywych bakterii probiotycznych w suplementach diety w różnych okresach opisanych przez producenta jako okres przydatności do spożycia tego suplementu diety, tego probiotyku,
Przebadaliśmy probiotyki przez cały okres przydatności do spożycia podanego przez producenta. Jeżeli taka substancja, suplement diety o działaniu probiotyk trafia do sprzedaży, ma opisany okres przydatności do spożycia. Nam się wydaje, że substancje te czynne, te aktywne, ten probiotyk, te żywe, dobre, przepraszam za kolokwializm, kultury bakterii są obecne w zakupionym przez nas produkcie przez cały okres jego przydatności do spożycia. Jaka jest prawda? Na 56 badanych próbek stabilności liczby żywych bakterii nie posiadało 90% produktów. Wraz z upływem czasu, ale podkreślam, jeszcze w okresie przydatności do spożycia następował dynamiczny spadek liczby żywych kultur bakterii. Zdarzało się, że liczba żywych, korzystnych dla zdrowia bakterii w czasie próbek spadała nawet miliardkrotnie. Na przykład w jednym z suplementów diety ważnym do lutego 2016 roku z deklarowanego miliarda jednostek bakterii w lutym 2015 roku było niewiele ponad 10 milionów jednostek, a w sierpniu 2015 roku jedynie ponad 20 jednostek, a w lutym 2016 zaledwie mniej niż 10. Oczywiście cały czas mówimy o okresie przydatności do spożycia tego probiotyku. Wśród badanych suplementów diety były także takie, które z deklarowanej liczby 20 miliardów jednostek bakterii na rok przed upływem terminu ważności posiadały mniej niż 10 jednostek bakterii, a także w toku tej kontroli ujawnione zostało, że jeden z probiotycznych suplementów diety zakażony był grzybami, które wprost mogły negatywnie wpływać na zdrowie zażywającego. Co to w praktyce oznacza? W tym miejscu wystosowujemy apel. Jeżeli kupujemy probiotyki, to zwracamy się z takim apelem do Polek, do Polaków, żeby kupując probiotyki zwracali uwagę na ich przydatność do spożycia i kupowali wyłącznie te, które są jeszcze z długą datą przydatności do spożycia. Jeżeli kupujemy probiotyk, który według opisu na opakowaniu jeszcze jest przydatny do spożycia, ale data ważności jest krótka, to najprawdopodobniej kupujemy substancję całkowicie obojętną dla naszego zdrowia, bo z uwagi na ilość tych żywych, dobrych kultur i bakterii, ona jest tak śladowa, że jest to substancja obojętna dla naszego organizmu w momencie jego zażywania. A tak jak Państwu powiedziałem, ujawniliśmy także sytuację, że tego typu probiotyk był zakażony grzybami, czyli nie była to substancja obojętna dla naszego zdrowia, a wręcz przeciwnie, mogła na to nasze zdrowie oddziaływać negatywnie. Proszę Państwa, wyjątkowo ważny fragment naszej kontroli. Jak w praktyce organy państwa sprawują nadzór nad rynkiem suplementów diety w Polsce? Tak jak powiedziałem, organem państwa w sposób szczególny, upoważnionym, zobowiązanym do nadzoru rynku suplementów diety w Polsce jest inspekcja sanitarna. I tak, w naszej ocenie mamy do czynienia w Polsce z nieskutecznym nadzorem głównego inspektora sanitarnego nad podległymi organami inspekcji sanitarnej w zakresie kontroli rynku suplementów diety. Z wybranych do kontroli 40 suplementów diety, które nie powinny być wprowadzone do obrotu z uwagi na zawartość niedozwolonych składników, aż w 38 przypadkach w czasie prowadzenia badań kontrolnych przez NIK one dalej znajdowały się w sprzedaży, mimo że już wiedzieliśmy, że w tych suplementach diety są składniki niedozwolone, które powinny skutkować natychmiastowym wycofaniem tych produktów ze sprzedaży. Wiedział to oczywiście główny inspektor sanitarny, czyli powinien natychmiast podjąć działania zmierzające do wycofania tych produktów ze sprzedaży z uwagi na to, że zawierają składniki niebezpieczne dla konsumentów, bo sam główny inspektor sanitarny kwestionował składniki w analizowanych suplementach diety, na przykład z uwagi na to, że posiadały właściwości alergenne, rakotwórcze, mogły powodować zakażenia dróg oddechowych, moczowych, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, przyczyniać się do powstawania ropni, zapalenia wsierdzia, osierdzia, czasami zatruć pokarmowych. Mówimy o diagnozie inspekcji sanitarnej. W związku z tymi ustaleniami, jeszcze w toku trwania kontroli, NIK informowała głównego inspektora sanitarnego,
o tym, że tego typu substancje obecne na rynku mogą powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego, ale tak jak powiedzieliśmy Państwu, czasami miesiącami trwało wycofywanie tych produktów z rynku. W naszej ocenie główny inspektor nie podjął wystarczających działań w celu wyeliminowania tych zagrożeń. Dokonany w ostatnich dniach przegląd rynku internetowego wykazał na przykład, że według stanu na dzień 8 lutego 2017 roku aż 33 z kwestionowanych 38 suplementów diety, tych, które sam główny inspektor sanitarny opisał jako te, które natychmiast powinny być wycofane ze sprzedaży z uwagi na to, że mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia zażywających te suplementy diety. Z 38 zakwestionowanych substancji 33 dalej znajdowały się w sprzedaży internetowej, mimo że zawierały szkodliwe substancje. Z opinii eksperta, którego powołaliśmy w toku kontroli, wynika na przykład, że spożywanie kwestionowanych składników suplementów diety z tych, które były w tej próbie, mogły powodować drażliwość, irytację, objawy przypominające objawy maniakalne, depresję, ich zażywanie w ilości powyżej zaakceptowanego poziomu mogły prowadzić do wzrostu poziomu azotanów w żołądku, co w następstwie może prowadzić do wchodzenia w reakcję z białkami, z kreatyną i wówczas powstaje na przykład substancja rakotwórcza. W materiałach, które Państwo otrzymaliście, pokazujemy także inne substancje, które są w sprzedaży, a które wchodzą na przykład w niepożądane interakcje z różnymi substancjami, na przykład lekowymi, co nie było w sposób wystarczający opisane i konsumenci o tym nie byli poinformowani. Chciałbym Państwa poinformować jeszcze o jednej sytuacji, która nas w sposób szczególny zbulwersowała. W trakcie przygotowania niniejszej kontroli doszło także do jednostkowego, ale symptomatycznego dla nas ujawnienia przez kontrolera NIK-u zdarzenia, które obrazuje funkcjonowanie tego rynku. W marcu 2016 roku na jednej ze stron internetowych oferujących suplementy diety w kategorii Moda, Zdrowie, Medycyna dostępne było ogłoszenie oferujące substancje zwane potocznie pigułką gwałtu. Ogłoszenie to dostępne w sieci internetowej było od grudnia 2015 roku i podlegało cyklicznemu tak zwanemu odświeżaniu. NIK, kiedy ujawniła ten fakt, natychmiast poinformowała policję, która ustaliła, że adres e-mailowy, z którego zamieszczono ogłoszenie, należy do serwisu zajmującego się anonimizacją danych, uniemożliwiającą identyfikację właściciela skrzynki pocztowej, zaś właścicielem serwisu jest operator z Izraela. Operator ten poinformował policję, że nie ma możliwości ustalenia konkretnych danych, gdyż nie przechowuje logowań swoich klientów. Po tych informacjach natychmiast skierowałem zawiadomienie do prokuratora generalnego o stwierdzeniu faktów wskazujących na uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu polegającego na sprzedaży w internecie tzw. pigułki gwałtu i w tej sprawie zostało wszczęte postępowanie karne w tej sprawie. Dlaczego o tym Państwu mówimy? Pokazujemy także Państwu kolejną niedoskonałość systemu nadzoru sprzedaży produktów określanych jako suplementy diety w Polsce i to niedoskonałości, gdzie wprost mamy do czynienia ze zdarzeniem, które akurat w tej sprawie jest precyzyjnie opisane w przepisach prawa. W Polsce jest zakaz sprzedawania do obrotu, nie wprowadzania do obrotu substancji tego typu jak tak zwane pigułki gwałtu. Ale okazuje się, że przy sprzedaży go serwera zagranicznego, który wprowadza anonimizację danych sprzedającego, doprowadzenie do skutecznego wyeliminowania sprzedaży tego produktu z polskiego rynku jest niezwykle trudne. Ta substancja dalej jest w Polsce sprzedawana, mimo że tak jak powiedziałem, zostało z naszego wniosku wszczęte śledztwo w tej sprawie, ale okazuje się, że procedury funkcjonują w taki sposób, że niestety dalej, mimo tego, że przez nas ta sytuacja została szczegółowo opisana, ten produkt jest sprzedawany na polskim rynku. Co do jeszcze monitorowania interakcji i działań niepożądanych związanych ze stosowaniem suplementów diety.
W Głównym Inspektoracie Sanitarnym w naszej ocenie nie monitorowano skutecznie interakcji i działań niepożądanych związanych ze stosowaniem suplementów diety. Zadanie to zostało w Inspekcji Sanitarnej przypisane Zespołowi do spraw suplementów diety, który jest organem opiniodawczo-doradczym Głównego Inspektora Sanitarnego i działa w ramach Rady Sanitarno-Epidemiologicznej. Organ ten jednak w naszej ocenie nie realizował tego zadania, a także dwóch innych zadań kluczowych dla bezpieczeństwa suplementów diety. Również w naszej ocenie Minister Zdrowia nieskutecznie wypełniał obowiązki związane z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów prawa żywnościowego. W odniesieniu do suplementów diety nie dokonywał oceny ryzyk i nie analizował prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń niepożądanych. Z opinii biegłego, z którego korzystaliśmy w toku tej kontroli, chciałbym to bardzo mocno podkreślić, z tej opinii wynika, że nieodpowiedzialne stosowanie suplementów diety może stanowić zagrożenia dla zdrowia zażywającego, nie tylko z uwagi na niepożądane substancje zawarte w suplementach diety, ale także z uwagi na przedawkowanie czy niepożądane interakcje między składnikami suplementu diety a składnikami leku, który na przykład dana osoba zażywa. Macie Państwo w informacji też szczegółowo opisane sytuacje, w których mówimy na przykład o wchodzeniu suplementów diety w interakcje z różnymi lekami, jakie to może wywoływać konsekwencje. Jeszcze krótko chciałbym Państwu dzisiaj powiedzieć o tym, bo mówiliśmy, jakie to ma wagę i znaczenie do wzrostu sprzedaży suplementów diety, jak wygląda nadzór nad reklamą suplementów diety. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organy Inspekcji Sanitarnej w naszej ocenie w ograniczonym i niedostatecznym zakresie sprawował nadzór nad reklamą suplementów diety. W naszej ocenie Minister Zdrowia zaś nie podejmował działań w tym zakresie w ogóle. Wszczęte przez prezesa UOKiK-u w odniesieniu do reklam suplementów diety postępowania, pamiętajcie Państwo to, co mówiliśmy, że suplementy diety i w ogóle rynek reklam suplementów diety i leków, bo to trudno rozróżnić, to jest jedna kategoria rodzajowa, to 1/4 rynku reklam w Polsce dzisiaj w ogóle, ale okazuje się, że z uwagi na nieprawidłowość reklam, na przykład reklamy, które sugerują inne działania suplementów diety niż te, które są rzeczywiste, na przykład wywołujące skojarzenia z lekiem, odwołujące się na przykład do reklamy suplementów diety przez osoby, które udają lekarzy w reklamach telewizyjnych, radiowych. Okazuje się, że mimo tego, że tego typu reklamy stanowią 1/4 rynku reklamowego, to w ramach postępowań, które prezes UOKiK-u może wszczynać w związku z nierzetelnymi reklamami, suplementy diety stanowiły niecały 1%, dokładnie 0,6% wszystkich prowadzonych w badanym przez nas okresie, wszystkich prowadzonych postępowań kontrolnych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, tylko niecały 1% tych postępowań dotyczył reklam związanych z suplementami diety. Zwracamy uwagę, że powszechnym elementem jest występowanie oszukańczych praktyk w zakresie suplementów diety, jakie stosują producenci i dystrybutorzy, kreując popyt, reklamują nierzadko suplementy diety jako równoważne produktom leczniczym w sensie następstw ich stosowania, przypisują im treści, właściwości, które są przynależne lekom, sugerują, że stanowią one niezbędny element codziennej diety, będący remedium na w zasadzie wszystkie dolegliwości i potrzeby, obiecują szybką poprawę zdrowia, wykorzystując niewiedzę, niedoświadczenie, nadużywając zaufanie odbiorców tych reklam. Przy biernej postawie organów państwa, które odpowiadają za monitorowanie rynku reklam, stanowi to w naszej sytuacji, doprowadza to do sytuacji zagrożenia zdrowia, a nawet życia konsumentów. Jeszcze jedna ważna dla Państwa informacja. Sposób, w jaki są sprzedawane suplementy diety. Dzisiaj suplement diety na opakowaniu ma dużą nazwę handlową i bardzo małą czcionką napisane suplement diety.
W naszej ocenie powinno to wyglądać całkowicie inaczej, z uwagi na to, że zdecydowana większość suplementów diety jest sprzedawana w aptekach. Ludzie bardzo często suplementy diety, by nie powiedzieć w zdecydowanej większości przypadków, mylą z lekami, dlatego uważamy, że sposób sprzedaży tych produktów powinien wyglądać inaczej. Nazwa handlowa produktu powinna być podana taką samą czcionką, tej samej wielkości, co informacja, że nie jest to lek, tylko że jest to suplement diety. Wtedy konsument dokonuje świadomego wyboru, wiedząc, że nie kupuje lek, którego nadzór nad produkcją i sposobem dystrybucji jest całkiem inny, bo za to odpowiadają organy nadzoru farmaceutycznego, medycznego, niż nad suplementem diety, za które odpowiadają organy, które odpowiadają za produkty żywnościowe. Podsumowując, wnioski z tej kontroli, które płyną. W naszej ocenie rynek suplementów diety należy ocenić w Polsce jako obszar wysokiego zagrożenia, niedostatecznie zdiagnozowanego i nadzorowanego przez służby państwowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywności. Wskazujemy na potrzebę podjęcia szybkich działań ze strony ministra zdrowia, objęcia szczególnym nadzorem tego obszaru w celu egzekwowania od organów sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem suplementów diety, realizacji wszystkich obowiązków wynikających z przepisów prawa. Ponadto NIK widzi potrzebę podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia nowych, kompleksowych rozwiązań prawnych rangi ustawowej dotyczących suplementów diety. I tak, do prezesa Rady Ministrów zwracamy się o wprowadzenie systemu opłat za notyfikację suplementów diety. Proszę Państwa, nie mówimy o dużych opłatach, ale w dużej części krajów europejskich występuje choćby symboliczna opłata, jaką musi wpłacić na rzecz podmiotu dokonującego nadzoru nad tym rynkiem przedsiębiorca, który chce wprowadzić daną substancję na rynek. Te substancje są od kilkudziesięciu euro po kilkaset euro. Co to powoduje? Według naszej oceny z 30 tysięcy produktów, które dzisiaj są oficjalnie zgłoszone jako dostępne na rynku, faktycznie sprzedawanych jest sporo poniżej 10 tysięcy, ale inspekcja sanitarna ma 30 tysięcy zgłoszeń i każdą z tych substancji powinna przebadać. To powoduje, że kolejka oczekiwania na przebadanie, a w tej kolejce są te, które są rzeczywiście sprzedawane, często powoduje okres oczekiwania kilku lat. Wprowadzenie takiej opłaty w naszej ocenie po pierwsze doprowadziłoby do tego, że nie byłoby pustych zgłoszeń. Teraz często takie puste zgłoszenia są dokonywane tylko po to, żeby sprawdzić, czy inspekcja sanitarna będzie miała jakieś uwagi w kontekście wprowadzenia, możliwości wprowadzenia tego rynku, tego produktu na rynek. Te pieniądze oczywiście można by także wykorzystać do wzmocnienia kadrowego inspekcji sanitarnej w pionie zajmującym się nadzorem nad suplementami diety. Uważamy także, że trzeba wprowadzić system ostrzegania konsumentów przed niezbadanymi suplementami diety znajdującymi się w obrocie poprzez informowanie o fakcie nienotyfikowania danego suplementu diety. Jeżeli mamy procedurę, w której samo zgłoszenie umożliwia sprzedaż tego produktu, to chociaż wprowadźmy informację, że dany produkt co prawda został zgłoszony, ale nie został jeszcze przebadany, czyli żeby klient kupując ten produkt wiedział, że produkt jest w trakcie niezakończonej notyfikacji tego produktu, czyli de facto jest przed przebadaniem umożliwiającym rzeczywistą weryfikację jego bezpieczeństwa. Uważamy, że powinno się wydzielić z rejestru inspekcji sanitarnej suplementy diety, wobec których podjęto działania weryfikujące z uwagi na bezpieczeństwo wątpliwości co do ich jakości. Bo jeżeli zlecamy jakieś badanie z uwagi na budzące wątpliwości skład zawarty w opisie tego produktu, taka informacja też powinna być dostępna. Uważamy także, że powinno się ustalić tak zwany zerowy poziom dla wybranych składników suplementów diety, gdy takie składniki ze względu na ochronę życia lub zdrowia ludzkiego uznane są za niebezpieczne. Co to w praktyce oznacza? Jeżeli mamy substancję, którą odpowiedni organ państwa uważa za niebezpieczny, skutkiem zawarcia takiej substancji w danym suplemencie diety powinien być automatyczny zakaz wprowadzania do obrotu w Polsce takiego suplementu diety. I uważamy także, że powinno się podwyższyć kary pieniężne dla podmiotów wprowadzających do obrotu niebezpieczne lub nielegalne suplementy diety. Dzisiaj te kary są delikatnie mówiąc symboliczne i nie stanowią żadnego elementu odstraszania przed wprowadzaniem produktów niebezpiecznych dla życia i zdrowia. Do ministra zdrowia kierujemy następujące wnioski.
Uważamy, że tak jak powiedziałem, powinno się podwyższyć kary pieniężne nakładane na przedsiębiorców za nieprzestrzeganie wymagań w zakresie znakowania środków spożywczych, którymi są suplementy diety. Powinno się monitorować rynek reklam suplementów diety przez głównego inspektora sanitarnego w porozumieniu z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Powinno się wprowadzić zakaz wskazywania na etykietach, w prezentacji lub reklamie na właściwości zapobiegawcze, lecznicze, zakaz wprowadzania takich opisów, że suplementy diety mają właściwości lecznicze, uzdrawiające choroby ludzkie. Suplementy diety nie mają takich właściwości, bo nie są lekami. Uważamy także, że powinno się wprowadzić zakaz reklamy suplementów diety z wykorzystaniem wizerunku osób ze środowiska medycznego, farmaceutycznego, odwoływania się do osób sugerujących posiadanie wykształcenia medycznego lub farmaceutycznego. Uważamy także, że powinno się uregulować jeszcze jedno ciekawe zagadnienie, stosowanie tak zwanej praktyki umbrella branding, czyli znaków parasolowych, który budzi wiele wątpliwości prawnych. Na czym to polega? Jest w sprzedaży bardzo znany lek. Ja mógłbym Państwu oczywiście podawać tu bardzo wiele substancji, ale tego nie robimy. O nazwie X, a wprowadza się później do sprzedaży nazwę suplementu diety, którego nazwa brzmi X Magnes, czyli zawiera ten suplement diety nazwę leku na swoim opakowaniu z dodatkiem na przykład Magnes. Osoby kupujące uważają, że nabywają substancję, która ma identyczne właściwości jak lek o tożsamej nazwie, a dodane jeszcze właściwości na przykład związane z tym, że jest tam magnez, wapń. Jest to nieprawda. W wyniku badań, które przeprowadziliśmy, okazuje się, że takie suplementy diety kompletnie nie posiadały właściwości, które przypisano lekowi, który pamiętajmy jest pod dosyć szczegółowym nadzorem organów farmaceutycznych i jedyne substancje, które były zawarte w tym suplemencie diety, były związane na przykład z właściwościami, z substancjami związanymi właśnie z zawarciem magnezu. Ale klient był przekonany, kupując tą substancję, że ma do czynienia z produktem, który zarówno posiada właściwości leku o tej nazwie, jak dodane dodatkowo właściwości związane z zażywaniem magnezu. W ocenie NIK-u konieczne jest także podjęcie na szeroką skalę w Polsce działań o charakterze edukacyjno-informacyjnym w zakresie racjonalnego stosowania suplementów diety. Tak jak powiedzieliśmy, Polacy tak naprawdę kompletnie nie rozróżniają, co to jest suplement diety. W badaniach prowadzonych przez TNS Polska Polacy stwierdzili, że suplement diety to witaminy, tak stwierdziła 1/3, minerały, tak stwierdziła prawie 10%, 40% Polaków przypisało suplementom diety właściwości lecznicze, a ponad połowa uważała, że suplementy diety, ich sprzedaż, produkcja, dystrybucja jest poddana identycznej kontroli jak leki. Jak wygląda to w praktyce, już Państwo wiecie. W zakresie sprzedaży internetowej niezbędne jest podjęcie w naszej ocenie przez głównego inspektora sanitarnego działań prawno-organizacyjnych umożliwiających dokonywanie przez inspekcję sanitarną zakupu suplementów diety w formie sprzedaży na odległość, sprzedaży zakupu internetowego w celu pobrania próbek zakupionego produktu do badań laboratoryjnych. Ponadto wydaje się niezbędne doprecyzowanie istniejącego obowiązku umieszczania na opakowaniach informacji, że dany produkt jest suplementem diety, aby ta informacja była jasna, czytelna, dostępna dla wszystkich tych, którzy ten produkt kupują. Jesteśmy chyba do Państwa dyspozycji w kontekście ewentualnych pytań. Jeśli można... Przepraszam, Pan Dyrektor. Panie Prezesie, proszę Państwa, ja tak chciałbym, żeby jeszcze jedna rzecz wybrzmiała w tym wszystkim, bo jest bardzo, bardzo istotna. Mianowicie chcielibyśmy, żebyście Państwo to podkreślili, żeby rzeczywiście Polacy wiedzieli, żeby nie kierować się w dbaniu o własne zdrowie, żeby się nie kierować reklamą. Bo żadna tabletka, żadna pastylka reklamowana w telewizji czy w radio nie zastąpi zdrowego odżywiania. To rzeczywiście reklama suplementów diety bardzo kreuje ten popyt, jest to bardzo duży rynek. Tak jak wspomnieliśmy, połowa reklam w radio i 1/4 w telewizji to są suplementy diety. Jak Państwo może teraz, mając świadomość, posłuchacie, to sami się o tym przekonacie. I tak jak Pan Prezes wspomniał, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Ja tylko jeszcze pozwolę sobie
przedstawić wicedyrektor Grażyna Tuzikiewicz-Gnitecka, która nadzorowała bezpośrednio tą kontrolę, pani koordynator, doradca techniczny Zofia Kotynia, osoba, która przygotowała i nadzorowała, też koordynowała w skali całego kraju kontrolę, i doradca prawny dr Wojciech Robaczyński, który też współpracował jako prawnik przy tej kontroli. Proszę Państwa, jedno zdanie jeszcze, jeżeli pozwolicie. Jeżeli mamy na rynku probiotyki na przykład, które są zarówno suplementami diety, jak i lekami, to różnica zasadnicza polega na tym, że żeby wprowadzić lek do sprzedaży w Polsce, taki producent, żeby go w ogóle dystrybuować, musi dokonać zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych. Taka substancja jest poddana badaniom i dopiero po tych badaniach ten podmiot dostaje zgodę na wprowadzenie tego leku do obrotu. Jak jest z suplementami diety, które są formalnie artykułem spożywczym, wystarczy zgłoszenie, żeby już ten produkt sprzedawać. Praktyka jest taka, że zdecydowana większość z tych produktów, które dzisiaj są w sprzedaży, nie została jeszcze poddana żadnym badaniom. Dlatego w tym miejscu mówimy, różnica między lekiem a suplementem diety jest taka w praktyce dzisiaj w Polsce, że kupując lek, my mamy gwarancję, że ta substancja została poddana badaniom, zanim została wprowadzona na rynek, a także, że podmiot go sprzedający jest pod szczegółowym nadzorem odpowiednich instytucji państwa odpowiadających za dystrybucję leków. W przypadku suplementu diety mamy do czynienia z sytuacją, że samo zgłoszenie bez żadnego procesu badania skutkuje możliwością sprzedaży tego produktu i jest to zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce. Jeszcze jedno zdanie pozwolę sobie Państwu. No, tych informacji jest bardzo dużo, ale mamy świadomość, że są to bardzo ważne informacje. Dlatego jeszcze jedno zdanie pozwolę sobie Państwu zacytować z naszej informacji, która niebawem pojawi się na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli. Suplement diety powinien być stosowany w celu zmniejszenia ryzyka niedoboru składników odżywczych w organizmie człowieka. Ale wówczas, tylko wtedy, kiedy niemożliwe jest zapewnienie diety pokrywającej wszystkie jego potrzeby żywieniowe. Proszę Państwa, my nie żyjemy na pustyni, lepiej iść na bazar, kupić warzywa, zrobić sobie zdrowy sok, niż łykać tabletki. Ale ten rynek się rozwija właśnie poprzez reklamę, która kreuje popyt. Troszkę jedną rzecz podkreślimy. Nasza konferencja prasowa nie jest konferencją prasową, w której my odradzamy stosowanie suplementów diety. Suplementy diety uzupełniające niezbilansowaną dietę, takie, które zawierają substancje zdrowe, nieszkodliwe i są zażywane zgodnie z ich prawidłowym opisem, są oczywiście substancjami korzystnymi. Więcej, w Polsce jest bardzo wielu producentów, którzy rzetelnie produkują suplementy diety i są zainteresowani tym, żeby ten rynek był uczciwy i że oni sprzedają produkty, które mają służyć ich zażywanie dobrym właściwościom z punktu widzenia kupujących. Ale niestety są także ci nieuczciwi, a dzisiaj mamy system, w którym trudno oddzielić jednych od drugich. I jeszcze jedna rzecz musicie Państwo wiedzieć, o której my w ogóle nie jesteśmy w stanie się odnieść. Rynek suplementów diety to nie tylko ten rynek, który pokazaliśmy w tej kontroli, czyli tych, którzy dokonują zgłoszenia. Rynek suplementów diety w zakresie sprzedaży internetowej to w dużej części w ogóle czarny, szary rynek, gdzie nawet tego zgłoszenia do inspekcji sanitarnej nie ma. Państwo znacie przykłady, osób, które w sposób nie tylko nieuczciwy, ale niezgodny z przepisami prawa wprowadzały znaczne ilości produktów, które opisywały jako suplementy diety, sugerując w ogóle ich właściwości lecznicze.
Tutaj mamy do czynienia z sytuacją, która w ogóle wymaga natychmiastowej interwencji organów państwa i po prostu stawiania zarzutów prawnokarnych tego typu osobom, które w sposób pokątny, garażowy produkują substancje później opisywane jako suplementy diety, czy wręcz czasami opisywane jako leki, czy produkty o właściwościach leczniczych i sprzedają je poza oficjalnym sposobem dystrybucji, czyli nie w aptekach, a w internecie. To jest kolejny bardzo duży rynek tego typu produktów, gdzie ryzyko zażycia substancji groźnej dla życia i zdrowia jest jeszcze radykalnie większe niż w stosunku do tych produktów, które funkcjonują na rynku oficjalnym. Czy ja mogę zacząć? Czy niedobrze byłoby przy okazji prezentowania wyników tych kontroli przez Państwa przeprowadzonych wskazać palcem, krótko mówiąc, tych, którzy zafałszowali, czy też podać nazwy suplementów diety, gdzie zostały wykryte te najgroźniejsze substancje, czyli pochodzenia narkotycznego, czy też o działaniu narkotycznym i tak dalej. Proszę Państwa, w tym zakresie podjęliśmy natychmiast działania. W trakcie trwania kontroli w tym miejscu chciałbym podziękować pracownikom delegatury łódzkiej przeprowadzającej te kontrole. Natychmiast informowaliśmy inspekcję sanitarną o wstrzymaniu dystrybucji tych produktów, a w tych przykładach, które były przykładami najbardziej drastycznymi, czyli wprowadzania do sprzedaży produktów, które zawierały bakterie chorobotwórcze, bakterie kałowe, wprowadzania do sprzedaży produktów, które zawierały narkotyki, wprowadzania do sprzedaży substancji, która jest pigułką gwałtu, ma takie właściwości, zawiadamiałem osobiście prokuratora generalnego. W każdej w tej sprawie zostało wszczęte śledztwo celem przedstawienia zarzutów określonym osobom. Dlaczego nie podajemy nazw tych substancji? Proszę Państwa, niestety doświadczenie uczy, że często podanie nazwy tego typu substancji odnosi efekt odwrotny. A czy gdybyśmy podali nazwę substancji, której właściwości, która działa jak narkotyk, bo ma takie substancje, skład chemiczny i takie są następstwa jej zażycia, obawiam się, że moglibyśmy odnieść odwrotny skutek od tego, który chcielibyśmy osiągnąć, czyli zwiększyć sprzedaż tego produktu. Dlatego także świadomie nie podajemy strony internetowej, na której można kupić pigułkę gwałtu, bo obawiam się, że ta informacja zamiast odnieść skutek prewencyjny, zniechęcający do odwiedzania tej strony i robienia na niej zakupów, moglibyśmy odnieść dokładnie odwrotny efekt zwiększenia zainteresowania tą stroną i zwiększenia zainteresowania zakupem tej substancji, co jest łamaniem przepisów prawa w Polsce. Panie prezesie, może inaczej, może trzeba palcem wskazać producentów. Proszę Państwa, wskazaliśmy nie tylko palcem, ale pismem kierowanym do prokuratora generalnego w tej sprawie. I cieszę się, że we wszystkich sprawach, w których złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury, zostały wszczęte śledztwa w tej sprawie, które mam nadzieję zakończą się postawieniem zarzutów osobom za tą sytuację odpowiedzialnym. Ale rozumiem, że nam Państwo nie możecie podać nazw producentów. Podaliśmy nazwy tych producentów tym organom państwa, które odpowiadają za ściganie sytuacji związanych z naruszeniem prawa. Chodzi mi o taką sytuację, jak teraz odbiorcom, naszym słuchaczom, czytelnikom, powiedzieć, jakich tych suplementów mają unikać, żeby ta informacja była najbardziej precyzyjna, bo wyobrażam sobie, że po tych informacjach zatrważających wynikach nikt nie kupi probiotyku dla dziecka. Proszę Państwa, przepraszam, w grupie probiotyków są suplementy diety i są leki. To ja publicznie mówię. Kupujmy probiotyki, które są lekami. Jak ktoś idzie do apteki, mówi, poproszę probiotyk, który jest opisany jako lek, dopuszczony na rynek jako lek. I to jest bardzo ważna informacja. Znowu, nie mogę podawać nazw producentów, ale wśród producentów suplementów diety są poważne, duże firmy, które, to jest...
To może być wskazówka, tak, bo oczywiście, że chcemy pomóc tym Polkom i Polakom, którzy kupują suplementy diety. Generalnie, jeżeli ja bym podejmował decyzję, kupując jakiś suplement diety, kupowałbym suplement diety, który jest wytwarzany przez firmę, która jest także firmą produkującą leki i jest uznanym, poważnym podmiotem na rynku. Przestrzegam przed kupowaniem suplementów diety, które wytwarzane są przez jednoosobowe firmy, opisane nazwiskiem, a nie znaną nazwą. Oczywiście mówię także o tym, że to nie jest tak, że mniejsze firmy wytwarzają suplementy diety, co do zasady, które mogą być szkodliwe dla zdrowia. Ale jeżeli mnie pani pyta, jako na przykład osobę, która także może być klientem kupującym suplementy diety, to osobiście, gdybym kupował suplement diety, to robiłbym to w aptece, nie w internecie. Wybierałbym, jeżeli właściwości są to same, lek, a nie suplement diety. A jeżeli kupowałbym suplement diety, to wytworzony przez znanego producenta, który jest obecny na rynku i na przykład oprócz tego, że wytwarza suplementy diety, jest również producentem na przykład leków. I kierować się przy tym wskazaniem lekarza, a nie reklamy. I oczywiście sprawdzać przydatność do spożycia, okres przydatności do spożycia i kupować produkty, które są świeżo po produkcji i z długą datą przydatności do spożycia. Jeśli mogę jeszcze ja coś powiedzieć na pani wątpliwości, jak wybierać suplementy diety. W Głównym Inspektoracie Sanitarnym prowadzony jest rejestr zgłoszonych produktów. Zza biurka analiza ogólnodostępnego rejestru z 2014, 15 i 16 roku pozwoliła znaleźć w nim 172 produkty zgłoszone do obrotu już jako suplementy diety, dla których w rubryce uwagi, bo jest rubryka, wpisano, że nie powinny być wprowadzane do obrotu z uwagi na stwierdzone w nich substancje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia, które nie mają historii spożycia w Polsce, bo i takie substancje również nie powinny być wprowadzane. My, z tego co pan prezes mówił, dokonaliśmy analizy 45 takich suplementów. I 38 z tych kwestionowanych już przez Głównego Inspektora Sanitarnego suplementów znajdowało się w obrocie w sprzedaży internetowej. Ale każdy, kto chce zakupić suplement diety o danej nazwie, może wejść na stronę GIS-u i sprawdzić w rejestrze, czy czasem obok tego suplementu diety nie ma takiego ostrzeżenia. Oczywiście zdarzało się tutaj w tej kontroli takie nierzetelne zapisy w rejestrze, że obok tych samych, obok suplementów diety o różnej nazwie, ale zawierających te same kwestionowane składniki, przy jednych suplementach diety wpisywał Główny Inspektor Sanitarny ostrzeżenie, przy innych nie wpisywał. Więc dokładnie. Chciałabym jeszcze też może taki znamienny przykład suplementu diety, dla którego Główny Inspektor Sanitarny wymagał przedłożenia opinii Urzędu Rejestru Leków i Wyrobów Medycznych. Pismo w tej sprawie wysłał do producenta 30 stycznia 2009 roku. Ponieważ Główny Inspektorat w pismach kierowanych do przedsiębiorców nie wskazywał terminów na dostarczenie takiej opinii bądź udzielenie odpowiedzi w danej sprawie, to wprowadzający produkt do obrotu takiej opinii nie dostarczył. Ponownej weryfikacji Główny Inspektor Sanitarny dokonał 10 sierpnia 2015 roku, czyli po upływie 7 lat. I w piśmie skierowanym do producenta poinformował podmiot, że dany produkt nie może być wprowadzony do obrotu. Więc no, takie sytuacje też się zdarzają. Niemniej jednak w rejestrze Głównego Inspektora Sanitarnego wpisane są przy niektórych suplementach ostrzeżenia, więc tym można się również kierować przy zakupie.
danego suplementu. Proszę Państwa, czyli na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego można znaleźć te suplementy diety, przy których albo substancje, przy których inspekcja sanitarna wydała negatywną opinię, czyli to jest też kolejna możliwość weryfikacji, czy suplement diety, który kupujemy lub chcemy kupić, jest suplementem diety, który może stanowić uzupełnienie naszej diety i służyć temu, który go zażywa, czy wręcz przeciwnie, może stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia. Jeszcze jedno pytanie mam. Jakie szanse wprowadzenia tych rekomendowanych przez Państwa zmian dotyczących regulacji prawnych rynku suplementów w Polsce? Widzi Pan, są takie możliwości, żeby te zmiany zostały wprowadzone? My tą kontrolę niedawno zakończyliśmy, ale z uwagi na wagę poczynionych ustaleń tutaj bardzo szybko przedstawiamy je nie tylko Państwu, czyli Polkom, Polakom, opinii publicznej, ale oczywiście o wszystkich ustaleniach poinformowaliśmy zarówno inspekcję sanitarną, jak i ministra zdrowia. Ja nie mam żadnej wątpliwości, że z uwagi na skalę problemu, który ujawniliśmy w toku kontroli NIK-u, mam głęboką nadzieję i przekonanie, że bardzo szybko będą podjęte zarówno działania legislacyjne, które umożliwią zmianę przepisów prawa, żeby ten rynek był bezpieczniejszy dla nas jako konsumentów, jak i zmiany organizacyjne w działaniu poszczególnych instytucji, żeby ta sfera stała się przedmiotem większego zainteresowania. Za tym także, to też od razu mówię, muszą podążać większe nakłady finansowe. Uważamy, że obsada kadrowa w inspekcji sanitarnej, 7 osób, które się tą problematyką zajmowały, jest daleko niewystarczająca, ale zwróćcie Państwo uwagę także, że od razu podpowiadamy rozwiązania. My podpowiadamy rozwiązania, które na przykład spowodują, że ten rynek natychmiast może być w dużej części uregulowany, bo jeżeli z 30 tysięcy substancji, my zakładamy, że 1/3, może nawet niecała 1/3 jest w rzeczywistej sprzedaży, to wniosek, który mówimy o potrzebie nie tylko dokonania zgłoszenia, ale i uiszczenia odpowiedniej opłaty, moim zdaniem spowoduje, że te puste zgłoszenia zostaną wyeliminowane. Czyli Najwyższa Izba Kontroli w tym raporcie nie tylko pokazuje skalę problemu, ale także przedstawia od razu gotowe rozwiązania, jak ten problem uporządkować, jakie działania podjąć, żeby bezpieczeństwo dla użytkowników suplementów diety w Polsce uległo radykalnej poprawie. Chcielibyśmy Państwu bardzo serdecznie podziękować. Zakończę taką nadzieją, że oczywiście nasz raport doprowadzi, mamy nadzieję, doprowadzi do tego, że ci, którzy w Polsce zażywają suplementy diety, a chciałbym bardzo mocno podkreślić, suplement diety, który jest przebadany, bezpieczny, zawierający takie składniki, które są opisane i które są bezpieczne, i zażywane jako uzupełnienie niedoborów wynikających z naszej diety, jest substancją, która z punktu widzenia osoby zażywającej jest substancją uzupełniającą jego dietę, czyli działającą na korzyść, a nie na niekorzyść zażywającego. I wnioski z tego raportu mają służyć wyłącznie temu, żebyśmy doprowadzili do sytuacji, gdzie Polacy będą mogli z takich suplementów diety korzystać w sposób prawidłowy, i to chcemy osiągnąć naszą kontrolą. I jeszcze jedno. Naszą kontrolą mamy nadzieję, że ci uczciwi, rzetelni, wiarygodni producenci suplementów diety nie będą musieli konkurować z nieuczciwymi, nierzetelnymi, a tym bardziej przestępcami, którzy łamiąc przepisy prawa, to już mówimy o tej tak zwanej szarej, czarnej strefie rynku suplementów diety, łamiąc przepisy prawa wprowadzają tego typu substancje na rynek, a pamiętajmy, że jeżeli ten rynek będzie uporządkowany w tej jawnej części i my jako klienci będziemy wiedzieć, że sposób nadzoru nad sprzedażą suplementów diety na przykład w aptekach jest taki, że ja mam gwarancję, że kupuję suplement diety, którego właściwości są zgodne z ich opisem na opakowaniu i rzeczywiście działają tak, jak to sugeruje producent, to też spowoduje, że skala tego szarego, czarnego rynku suplementów diety ulegnie znaczącemu zmniejszeniu, bo tu będziemy mieli gwarancję, że sposób dystrybucji tych suplementów diety daje nam pewność, jako tym, którzy kupując suplement diety, wiemy, że sobie pomagamy, a nie szkodzimy. Dziękujemy Państwu serdecznie.